hali magazynowej, która spłonęła dzisiaj w Gostyni i pod Mikołowem, znaleziono zwłoki. Strażacy walczyli rano z pożarem, do którego doszło w budynku przy ulicy Łuczników. To hala o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. W jednym z czterech pomieszczeń był warsztat samochodowy i to w nim doszło do wybuchu pożaru. Spłonął strop i część wyposażenia. W środku znaleziono zwłoki człowieka, najprawdopodobniej mężczyznę. Obecnie trwa ustalanie tożsamości ofiary. Pożar, choć szybko opanowany, był duży, stąd na miejsce skierowano aż 6 zastępów Straży Pożarnej z Mikołowa, 9 zastępów ochotników oraz plutony gaśnicze z Tychów i Katowic. Działania na miejscu prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratury. Jak wstępnie ustalono, przyczyną pożaru było podpalenie.